Jerzymów i rodziny z prawami, że dzisiaj uczestniczą podczas biegu Wilczyn Trofeum. Wielkie brawa dla pierwszego zawodnika. Brawa. I kolejni zawodnicy, a raczej panowie. Wiadomo, większa energia, więc pan Pieńczy Paweł. Ale tak jak powiedziałem, również w dniu dzisiejszym uczestniczą i panie, i przede wszystkim nasi najmłodsi rodzicowie, czyli dzieciaki. Oj, mamy pierwszą dziewczynę. Odzywa się pan komandor Jacek Leśniewski, prawo wyrównie. I Ania, bardzo pięknie, pięknie Ania. I kolejna pani zbliża się do pierwszego okrążenia. I zaraz będą zawodnicy opuszczali stadion. I kolejne okrążenie. Bardzo pięknie pani zbliża się do pierwszego okrążenia. Jeszcze jedno okrążenie zostało. I brawo dla kolejnych uczestników dzisiejszego biegu. Wielkie brawa, ci, którzy mogą być, nasza publiczność, która jest również zgromadzona. Wielkie brawa dla najmłodszych uczestników, dla dziewczynek i dla chłopaków. Brawo, brawo. Właśnie w ten sposób możemy uczyć naszą młodzież, kształtować ich postawy patriotyczne. I kolejna grupa, już znacznie liczniejsza, dziewczyny dobiegają pierwsze okrążenie. Jeszcze przed wami drugie okrążenie. Trzymamy za was. I panie, brawo dla pań i dla panów również zbliżających się powolutku. I pani przewodnicząca, wielkie brawa dla pani przewodniczącej. I świetnie, doskonale. I pan komandor Lupa ze swoją rodziną. Witamy również na starcie i podczas biegu. I kolejna grupa się zbliża. Brawo, brawo dla wszystkich. Świetnie, jeszcze jedno okrążenie zostało. Brawo dla pana Bogdana również, zwolennika biegów aktywnego trybu życia. I kolejny uczestnik. I kolejna uczestniczka, cieszymy się bardzo. Brawo, brawo Kosia, brawo, tak. I kolejna uczestniczka.